innowacyjny system belek na pasie. Rękawice. Ochraniacze. Tarcze. Ubrania. Odzież klubowa. Czyli wszystko, czego potrzebujesz na treningu i poza nim. sparringpartner.pl. Cześć, dzień dobry, Wiktor Widas z tej strony, sparringpartner.pl, a dzisiaj ze mną mistrzyni Polski, Klaudia Lanczewska. Cześć. Us. Pokaż rękę. Klaudia przed chwilą została okrzyknięta polskim kapanadze. Wcale nie, nie wiadomo, co z nim jest nie tak. Na razie no, boli. Boli? Znaczy, nie mogę machać, a zobaczymy, co będzie. Sztywno. Jak księżniczka. Królowa Elżbieta, tak. Tak. Klaudia, to był trudny turniej. Tak mi się wydaje, że te mistrzostwa polskie dzisiaj dały ci w kość. Dały. Trzy walki, każda z dogrywką. Przyjechałam tu w sumie trochę dla zabawy, zobaczenia, jak to tam na polskim podwórku się bawimy. No wyszło coś, nie jestem jakoś, może nie wiadomo jak zadowolona z tych walk, jednak dogrywki i w ogóle, ale no jest jak jest. No właśnie, gadaliśmy o tym przed chwilą, że w sumie 20 minut temu, że dzisiaj ten turniej cię o tyle mocno dojechał, że wszystkie walki, bez wyjątku, wszystkie z dogrywkami, ale to tylko chyba świadczy o tym wysokim poziomie tego turnieju, nie? I że warto tu startować. Chyba tak, możliwe. Myślisz, że te dziewczyny, wszystkie twoje przeciwniczki się tak po prostu super świetnie rozwijają, że tam gonią całą górę stawki, bo też to, jakby wydaje mi się, że często się zmieniają te dziewczyny w tych kategoriach i że nie bijesz się cały czas tymi samymi, to w sumie ważne. Z jedną zawodniczką spotkałam się już wcześniej na jakichś tam zawodach. Reszty w życiu nie widziałam na oczy praktycznie. Jednak to są kobiety, tak? No. Mają inne priorytety w życiu, czasami odchodzą, później wracają. Ja zawsze podziwiam, jak ktoś wraca po latach, bo to jest bardzo ciężkie. No i co? Jest dobrze. Nie, tak głupoty na co życie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Klaudia, ta walka finałowa, jest ta ręka, która posyła się w której walce? W walce drugiej, przedfinałową, półfinał. No i bolało, a ty stwierdziłaś, że tak po prostu wychodzisz? Jakby lekarz stwierdził, że owiniemy i będzie dobrze? Lekarz stwierdził, że to jest mój wybór. Może tak nie do końca było tak gładko z nim, ale zgodził się, jeśli wystartuje, jeśli chce po prostu na swoją odpowiedzialność. Pierwszy raz byłam, w ogóle miałam możliwość startować w finale Mistrzostw Polski, więc ciężko byłoby mi odmówić. Jestem taka, że jak już gdzieś mogę być, to wolę być. Wszędzie mi pełno, wiem, Wiktor. Bardzo dobrze. Piotrek! Piotrek! Pozdrawiam, kochanie. No dobra, ale to była taka decyzja rzeczywiście, że stwierdziłaś, że nie będziesz biła tą ręką, czy nie bolało na tyle, że dobra, jakoś pójdzie? Bolało na tyle, że miałam nią nie uderzać, jednak w ferworze nie wyszło. Biłam niestety, bo jest coraz gorzej i puchnie. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że nic poważnego, może jakieś po prostu mocniejsze zbicie. Taką mam nadzieję. Ale największy grymas na twojej twarzy bólowy był wtedy, jak lekarze poprawiali ci i zaklejali bandaż jakimś plastrem, żeby się nie rozwijał i któryś pociągnął za tą rękę. To wtedy było najgorsze. Wiesz, jaki ja mam stosunek do medyków na zawodach. Ja bardzo ich uwielbiam, szanuję pracę, ale no zabolało fest. No i to był jedyny taki grymas, bo podczas walki chyba nie było takiego. Mam wrażenie, że trochę wyłączam mózg czasami. Znaczy dosyć często. No jakoś tak wychodzi zawsze. Mówię dużo jakoś. Jest to moje słowo. Klaudia. Nie, nic się nie wytnie. Wszystko się wytnie. Co ja ci mogę powiedzieć? Ja gratuluję, bo wydaje mi się, że no niewiele zawodników wychodzi z kontuzjami do Mistrzostwa Polski, ale to jest amatorski sport. Niczego tutaj strasznego nie wygrałaś. Poza dumą, sławą i satysfakcją. Sława, no cóż, gratulacje. Szacun, że z tą ręką się udało. No i cóż, ja życzę powrotu do zdrówka. Teraz daj znać, czy będzie git. Na pewno będzie git. A przy okazji sensei Michał Marcinkowski. Serdecznie pozdrawiam. Us. To jest ta wazelina zawsze na koniec sklepu. Tak, ona musi być. No niestety, takie czasy. Niedługo egzamin. Niedługo egzamin. No to cóż, przybijemy... Nie, czekaj, co przybijemy? Lewą. A, czekaj, to żółwika przybijemy lewą. Dzięki piękne. Dzięki wielkie. Do zobaczyska. Us.